lecie Mati poznaje. W dzisiejszym odcinku mamy oto tą trójeczkę. Kostka wynaleziona przez Erno Rubika. Wynalazcę, który wynalazł też inne sześciany. Ta kostka ma 6 ścian i 9 klocuszków na jednej ścianie. Jak pyramid. Jej układanie jest naprawdę przyjemne i zapraszam do wspólnego układania jej. Zaczynamy od ułożenia białego krzyża. Szukamy białego środka i musimy dopasować te rzeczy do odpowiednich centrów. Kiedy macie taką sytuację, że gdy to odwrócicie, to nie pasuje, to wykonajcie to samo co ja. Dół w lewo, lewo do góry, przód do góry. No i proszę. A jeśli macie tą górę, jest na złym centrze i odwrócone, to nie musicie robić tak. Tak i tak. Tylko wystarczy zrobić tak i tak. Tarang. A gdy macie tak, to zastosujcie moją metodę. Tylko wtedy wróćcie. Jak ktoś nie pamięta, to przypomnę. I tym wracamy. Tu mam akurat ten klocek. Jeśli on jest tutaj, to musicie zrobić tak, tak i tak. I znowu. Tak, tak i tak i tak. Cały kloc. Wasza kolej. Ułóżcie swoje klocy tak, żeby te pasowały. No i układajcie dalej. I wasza kolej. Ułóżcie je tutaj. Powodzenia. Na mojej kostce jest cały klos. Na waszej też. Gratuluję. Nawet tu macie taki bonus. Nie wiem, czy wszyscy go mają, ale pewnie niektórzy mają. Może się zdarzyć, że będziecie mieli całą warstwę. Tym, co właśnie teraz mają białą warstwę, to gratuluję. Teraz układamy białą warstwę. Gdy macie go tutaj, to można zrobić D, R, D, R. Zrobię to wolniej. D, R, D, R. A gdy macie tutaj kogoś, kto jest odwrócony i nie pasuje, to wyjmijcie go tak i tak i tak i tak. I gdy macie go tu, to L, D, L, D. Pamiętacie, gdy macie go tu, to L, D, L, D. I L, D, L, D, L, D, L. LD, LD. Może się też zdarzyć, że po wykonaniu LD, LD nie wejdzie na miejsce. Więc musicie to wtedy wykonać kilka razy. Parangs. I tak z tym też. LD, 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 LD. Mam już tą białą warstwę i tu taką górkę, tu taką górkę, tu taką górkę i tu taką górkę.
teraz wasza kolej. Łuszcie swoje górki i białą warstwę i wracajcie do filmiku. Na mojej kostce już są takie górki, no i biała warstwa. A sprawdźmy na waszych. Tu jest górka, tu jest górka, tu jest górka i tu jest górka. I biała warstwa. Brawo, ułożyliście to. Teraz prawie cała kostka. Układamy tą część kostki. Dopasujcie ten narożnik, tą krawędź do odpowiedniego koloru. Jeśli chcecie ją przełożyć tu, to wykonajcie to samo co ja. Ok, a jeśli chcecie go przełożyć tutaj, to odwrotnie. I proszę. Teraz zrobię to trochę w przyspieszonym tempie, ale będę wam pokazywał, jeśli ktoś nie zauważy. Jeśli chcecie to tutaj, to tak. A jeśli chcecie to tutaj, to tak. I już połowa kostki, prawie cała kostka ułożona. Ok, teraz wasza. Ułóżcie część kostki i wracajcie do materiału. Powodzenia. Na mojej kostce już jest prawie cała kostka. Na waszej też. Gratuluję wam. Ok, teraz układamy żółtego krosa. Wykonujecie to samo co ja. Ja mam tu wzór kropki. Mam dwie wiadomości. Jedną złą, drugą dobrą. Zła wiadomość, że mamy do zrobienia aż cztery algorytmy. A dobra, wszystkie wykonamy tak samo. Ok. Robicie to samo co ja. Mamy już kształt L. Odwracamy tak, żeby ta L-ka była prawidłowo. I znowu, jak ktoś nie zauważył, to znowu. To robię to znowu. Mamy minusik. Jeśli ktoś znowu nie zauważył, to robię to znowu. No, trzy mieliśmy przed sobą.
No i mamy już klosa. Teraz wasza. Łóżcie swoje klosy na swoich kostkach i do roboty. Na mojej kostce już cały kloc jest. Na waszej też. To kostka mojego taty. Ale gratuluję, jeśli tak macie. Okej. Teraz permutujemy krawędzie żółtego krzyża. Może stać się tak, że gdy przekręcicie raz, będziecie mieli już wszystko zrobione, ale też nie wszystko. Tak jest u mnie. Jeśli macie dwie dobre krawędzie naprzeciwko siebie, to robicie tak. I proszę. A jeśli macie... A jeśli ktoś już miał od razu także ten i tą krawędź miał dobrze, to teraz wszyscy wykonują to samo co ja. Ustawiacie kostkę tak i... Okej. I wszystko zrobione. Teraz wasza. Spermutujcie swoje krawędzie i widzimy się po spermutowaniu. Na mojej kostce już wszystkie krawędzie są. Na waszej też. Gratulacje. Okej. My się tu od razu zrobiły narożniki. To będzie następny krok, ale ja sobie je zniszczę. Okej. Żeby spermutować narożniki, musicie... Teraz spermutujemy narożniki. Musicie tym dobrym klockiem zrobić takie ustawienie, żeby ten dobry klocek był z góry, z prawej. No i wykonujecie to samo, co ja. Okej. Dobrze, źle. Może też się zdarzyć, że będziecie musieli go wykonać kilka razy. Wykonam jeszcze raz dla tych, którzy nie widzieli. I mam już wszystkie krawędzie spermutowane. Teraz wasza kość. Spermutujcie swoje krawędzie i do roboty. Na mojej kostce już wszystkie krawędzie są. Na waszej też. Gratulacje. Przed wami jeszcze ostatni krok. Gratuluję, że doszliście do tego kroku zupełnie sami. No, z moją pomocą. Ok. Obracamy narożniki żółtego krzyża. Jeśli ten chcemy obrusić, to musicie wykonać to samo, co ja. Wydaje mi się, że za szybko pokazałem, więc teraz pokażę... Dobrze. Aż wam się nie zrobi ten narożnik. Jak już się wam zrobi, to nie obracamy całej kostki. Nie możemy zgubić tego centra, na którym jesteście. Tylko przekręcamy raz w górę i znowu.
I znowu przekręcamy górę i jeszcze. I wystarczy przekręcić dwa razy górę i gotowa kostka. Teraz wasza kolej. Spermutujcie krawędzie, znaczy nie krawędzie, tylko narożniki. Moja kostka jest już cała ułożona. Wasza też. Rozwiązaliście legendarną łamigłówkę Erna Lubika. Gratuluję. Ok, na ten odcinek już koniec. Zostawcie lajka, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i liczymy na łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.